Siemano wszystkim, z Rodomatao, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO na moim kanale. Ostatnio było naprawdę bardzo mało filmów, procesor mi się spalił i tych filmów tak nie za bardzo mi się chciało nagrywać, ale postanowiłem, że w tym momencie wrócę tak bardziej regularnie do nagrywania tych filmów, dlatego dzisiaj zagramy sobie tak bardziej luźno turnieja, także hello team. No i słuchajcie, gramy sobie dzisiaj na Mirażu. Zapytacie się pewnie: Mateusz, czemu nie na nowym daście? Przecież ty zawsze jesteś taki nowinkowy, że jak zawsze jest jakaś nowa mapa, nowy update, to ty zawsze na nim grasz. No przed chwilą nagrywałem meczyk na nowym daście, aleś mi się nie nagrał, więc po prostu nie chce mi się grać dwa razy tej samej mapy. Więc w tym momencie zagramy sobie na Mirażu, ale mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, bo tak naprawdę teraz wrzucam co tydzień film, co nie? Ale zamówiłem już sobie nowy procesor. Więc po prostu będą teraz live, będzie teraz wszystko, jeszcze zbieram na kartę graficzną, ale mam nadzieję, że będzie wszystko naprawdę ok, bo fajnie by było, bo procesor w tym momencie mój kosztuje 100 zł, także no cóż, no to nie jest za dużo. Wow. One kitchen. Low. No, także wiecie co, w sumie pod ostatnim odcinkiem dobyliście chyba z 10 tysięcy łapek, no nawet ponad 10 tysięcy, także to jest naprawdę mega dużo. Po tym odcinkiem jakbyście dobili połowę tyle, 5 tysięcy łapek w górę, naprawdę byłbym mega szczęśliwy. Zwłaszcza, że takie odcinki bez montażu, tak jak właśnie ten, też się do takich zalicza. Nie każdy może oglądać, bo nie każdy może sobie pozwolić na, załóżmy tam, nie wiem, będzie kosa? Będzie kosa. Nie każdy może sobie pozwolić na tam, nie wiem, 40 minut nagrywania. Dlatego naprawdę od razu, jeśli ktoś ma zamiar lub też obejrzy do końca mój film właśnie z tego turnieju, to naprawdę wielki szacun. Mówicie, szkoła i te sprawy. Ja w sumie muszę wam powiedzieć, nagrywam długie turnieje, będę nagrywać długie turnieje, bo naprawdę ja lubię oglądać. Osobiście ja lubię oglądać takie długie turnieje. Może niekoniecznie jakieś tam inne odcinki, ale akurat turnieje jakoś mi się tak widzi to oglądać. I jeszcze coś chciałam powiedzieć. Aha, jaki procesor sobie kupiłem? Intel i5 7400. Powiem tak, no jest to naprawdę dobry procesor. Myślałem nad Intel i7, ale tak popatrzyłem do mojego portfela. Wiesz, ja jestem osobą, która na wszystko musi niestety pozbierać sobie samemu. Oglądam każdy pieniążek z dwóch stron, także no było mi trochę szkoda kasy na wyższy procesor, lepszy. Ale wydaje mi się, że Intel i5 7400 to też jest bardzo dobry procesor. I też oczywiście będą streamy, bo wcześniej... Ogólnie tak, ten procesor, który mam teraz w komputerze, kosztuje 100 i on nie uciąża w ogóle, nie może ogarnąć streama, tak? Więc jak ja odparam live'a, mogę mieć, nie wiem, w grze 400 FPS-ów, odparam live'a, mam nagle 40. Ale już we wtorek, bo jak ja to nagram, to jest sobota, we wtorek będzie procesor i będzie fajnie, no. Jeszcze sobie później pozbieram na jakąś dobrą kartę graficzną, planuję kupić GTX. W sumie czemu każdy idzie na B? No bez sensu to jest. Planuję kupić GTX-a 1060. Nada trochę portfel, nie? Bo na przykład na procesor to jeszcze zacząłem zbierać w wakacje i tam na przykład pomagałem dla rodziców zbierać jabłka i w ogóle. Kurde, czemu nie tak blokują? Ale w tym momencie już jest zima, więc będę musiał po prostu wszystko pozbierać sobie z pieniążków z YouTube'a. Także like mile widziany, bo wiecie, więcej lajków to tak więcej wyświetleń to... No, wiecie o co chodzi, tak? No ale wiecie, no, tak działa YouTube, no. Tu nie ma się co ukrywać, no. Clickbait to, wiecie, to jest złe, ale no... No to każdy robi, na tym się żyje, tak? Tak jak jest nawet takie podejrzenie, że... Znaczy podejrzenie, powiedzenie, że dobry dziennikarz to hiena, co nie? No bo jeśli jakiś tam dziennikarz jest taki chamski w ogóle nie wie co to prywatność, to wtedy wszyscy... tym żyją, tak? No i tak samo jest na YouTubie, więc clickbaity to jest takie na porządku dziennym i w ogóle te pieniądze, pieniądze z tego, łapka w górę, to jest wszystko takie, wiecie, na porządku dziennym. Serio nikogo nie ma na B i w ogóle wiecie co, oha, właśnie zginę. To była najgorsza akcja, jaką pamiętam w CS-ie. A, i poprzedni mecz, który grałem przed chwilą i go nagrywałem, grałem, słuchajcie, na Goldy 4. Były tak, były dwa Silvery 6, co mnie naprawdę zdziwiło. Reszta to były Goldy 4 i były dwa Kałachy w Laura. I co więcej, powiem wam, że otwierałem, ale u siebie w drużynie. Ale przegraliśmy tam chyba do 6 przegraliśmy, także troszeczkę słabo. Ale zrobiłem też prawie ace'a, tam zrobiłem 4 kille.
Także no, tak to wygląda, mój drodzy. A wezmę sobie P90, pójdźmy sobie może na, w tym momencie. Także no, było naprawdę fajnie, tylko że ja mam taki problem, że czasem zapomnę wyłączyć przyfitowanie pulpitu i wtedy gra mi się nagrywa w ten sposób, że co sekundę się zmienia rolami z pulpitu, czyli jest gra pulpit, jak ciągle to miga. No i oczywiście tego się nie da oglądać tak, jak ciągle jest gra pulpit, bo... Dżungla będzie? One short. Oj, sorry, dead. Jak ja w ogóle strzeliłem tego heada? Oj, on już gra w kef... W której w trzeciej rundzie? Ladder room last, I think. Ja w ogóle rushuję, bo jestem teraz taki rozgrzany. W ogóle jeszcze się przed chwilą po tym meczu jeszcze poszedłem sobie pół godziny pograć na graniu, wiecie w co? Na tych serwerach społecznościowych, wiecie, w te arenki, więc ja jestem teraz tak rozgrzany, że ja sobie rushuję. No, znaczy ja nie jestem rozgrzany. Jeden w jednym, serio. Osiągam nową rangę srebro. Co? Ej, no jestem pod wrażeniem, nie? Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. A i wybiłem Golda 3, ale też chyba wam mówiłem. Ale wiecie co? Jakbyśmy wygrali ten mecz, to powiem wam szczerze, że jest duża szansa na awans. Tak od razu, bo ja wszystkie mecze, które wygrałem, a było ich dwa, grałem na Goldy 4. I na każdym otwierałem. Czy też było dużo, na których... No i zamykałem i też przegrywałem, ale... Naprawdę było dużo takich meczy, znaczy dużo, no dwa te, które wygraliśmy, że grałem na Goldy 4 i Kałachy i otwierałem, także no. Znaczy wiecie, w sumie to wątpię, bo to tylko dwa mecze, tak, żeby od razu był awans na Golda 4, ale to się zbliża, tak, małymi kroczkami. Może na live się kiedyś uda. To wie. Wiecie co, w ogóle tak się zastanawiałem, czy procesor dodaje coś FPS-ów, bo... Z tego co wiem, tak mi się wydaje, że procesor bardziej odpowiada za... No raczej za FPS odpowiada karta graficzna, ale wydaje mi się, że wiecie, na niższej rozdziałce ma się więcej FPS-ów, na wyższej ma się trochę mniej. A mając lepszy procesor, powinien on pobierać jakby pozwalać dla komputera pobierać więcej energii. I na wyższej rozdziałce powinienem mieć też tak samo dużo FPS-ów jak tych niskich, co to jest oczywiście plusem. Także chyba tyle, ale tak do FPS-ów to raczej chyba nic nie dodaje. Chyba, że nie wiem, chyba uważacie inaczej, możecie napisać, bo wiecie, ja nigdy procesora nie zmieniałem, więc... Nie wiem, to tylko moje takie przepuszczenia, tak? Także no... A, i zmieniłem sobie miejsce, biurko, bo tam mi się słabo grało, bo ciągle narzekałem, że mam strasznie mało miejsca na podkładce i... No i sobie zmieniłem, tak? Jeszcze te dziury w ścianie, nie wiem czy pamiętacie, to one nie zostały załatane, ale przestawiłem sobie całe biurko. I teraz chyba trochę źle zagrałem, bo ja ogólnie czytam wasze rady, co nie? Jeśli chodzi o ekonomię, o wydawanie pieniędzy, to wy jesteście mistrzami, bo naprawdę mówicie mi jak grać, czy coś. Ja w poprzednim meczyku to praktycznie ciągle tylko waszymi radami się kierowałem. Ale wiecie, mieć dobre taktyki w ogóle to jest jedno, a... Grać... Kurde, co się w ogóle dzieje z tą klawiaturą? A grać dobrze to jest drugie, więc wiecie. Tak jak mieć dobry komputer. To jeszcze nic nie oznacza. One jungle. AVP in jungle. To w ogóle robić, jakieś sparklesowe akcje. Ale w ogóle piszcie rady, bo ja te rady naprawdę wszystkie czytam. I... Naprawdę możecie napisać, bo wiecie, no nie każdy jest dobry w CS, ale jak tam jakoś radę się da, zarzuci, no to już staje się lepszy. No. W ogóle ostatnio oglądałem też swoje stare odcinki z turniej, co nie? No nie powiem, tak nie da się ich oglądać, naprawdę. Jakbym miał na przykład obejrzeć swój cały odcinek, który nagrałem, nie wiem, tam 10 miesięcy temu, to nie dałbym rady. Patrzcie jaki bany hop, o kurde. No to jest Sparkles, ewidentnie. On robi takie akcje troll. On trolluje gierkę. On... Aha,
To jest taki gościu, który... No widzicie, co on robi. Tylko, że on nie jest za bardzo potrzebny, bo on tak gra bardziej, żeby strollować gierkę. Chyba, że to smer, bo patrzcie, on otwiera. Wydaje mi się, że to może być w sumie jakiś smer. Kurde, chyba znowu źle kupiłem, bo nie kupiłem żadnych granatów, tylko ciągle akacz. Trzeba myśleć, co się kupuje. Wiecie, ekonomia jest bardzo ważna. Z tego, co tam widziałem, to większość lat to właśnie było, że nie kupuj tego po tej rundzie, bo jak będzie to, no. W ogóle coś mi się z klawiaturą dzieje. Czasem klikam tak ADAD i ludzik mi tak nie przychyla się tak ADAD, tylko nagle, jak tak ciągle klikam ADAD, to nagle tak zaczyna tak falować, tak dziwnie. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale... O, widzicie? Teraz już ciągle klikam ADAD, a on nagle tak się spowalnia. Ciągle raszuje, ale... No, tam wiecie... Niektórzy się mnie pytają, kiedy ósmy wagban, czy tam siódmy. No to ja mówię, że niedługo, nie? Niedługo. O kurde. A mogłem się schować w sumie. Mit. Jak on to ugra na luzie? Ja wam mówię, on będzie miał mało godzin. No niestety go zaszli od tyłu, ale... on pewnie będzie miał mało godzin, to jest smerf pewnie. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Chociaż na 350 godzin. Chociaż no, czy ja wiem. Dobra, zagram sobie eko ze smołeczkiem. Kurde, no. Smoke na city. W ogóle też możecie napisać, jaką kartę graficzną się opłaca kupić, bo... Wiecie, ja bym chciał, żeby podczas streamu wysokiej jakości tam, nie wiem... No HD 60 FPS-ów to już jest odpowiednio. Żeby mieć stałych tak ze 200 FPS-ów na streamie, co nie? To już wiecie, 200 FPS-ów to jest bardzo płynnie. Ja bym chciał mieć właśnie coś takiego na streamie i właśnie nie wiem... Którą kartę graficzną się opłaca kupić, bo wiecie... Ja planuję wydać... Ktoś do mnie dzwoni. Kurde. Planuję wydać koło tysiaka na kartę graficzną, ale wiecie, może to jest za dużo. Raczej za mało to nie jest, ale... Nie wiem. Kurde, ja mam taki dźwięk, że jak ktoś do mnie dzwoni, to jest taki kogut pijący. Czy nie kogut, tylko taka kura właściwie. I teraz ktoś do mnie dzwoni, nie mogę się skupić, bo to jest taki głupi dźwięk. Dobra, patrzcie, teraz ja to ugrywam. Ja to ugrywam, kurde, bym poszedł po tą ławkę, ale... Na czas to trzeba ugrać, nie? No i klaczek ugrany. 11 fragów. No nie jest najgorzej. Wiecie, ja nie mogę pokazywać, że coś mi wyszło, nie? Ja nie mogę pokazywać emocji. Bo to jest tak, że ja tak zauważyłem. Jak załóżmy coś mi się uda, podświadomie mówię, kurde, co ja zrobiłem, ale nie mogę tego powiedzieć, bo wszyscy muszą myśleć, że to jest takie że to jest takie normalne, że wiecie, że ja tak dobrze gram, że to jest takie normalne. No, bo... Kiedyś tak właśnie też robiłem, że jakaś taka akcja, wiecie, miałem tutaj, nie wiem, Silvera 3, coś mi tam wyszło i wiecie, od razu, wow, co ja zrobiłem, no za to musi być łapka w górę, bleble. I później mnie ludzie hajtowali, nie, bo ktoś ma, nie wiem, Golda, załóżmy, dla niego to jest taka akcja, nie wiem, na porządku dziennym i dlatego, to takie, wiecie, to, no, to powiedzmy, że to było dobre, ten klaczyk, nie? powiedzmy, że to było takie, no dobre to było, no, nawet takie trochę, no. One jungle. Ktoś dał info, że jest CT? Bo nie uwierzę, że nikt nie widział gościa, który jest na CT. Oh. Serio. No nic. Ale wygrywamy. Mam nadzieję, że ten meczek będzie szybki, bo... Ostatni meczek tak o, przegrywaliśmy, słuchajcie, 12-3. A później po stronie Terror zrobiliśmy comebacka, że chyba było
No nie chcę teraz kłamać, ale koło chyba 10-16, nie, więc meczyk trwał chyba z 45 minut, a ja nie lubię takich meczyków. Mówicie, czasem gra się 50 minut, a później i tak się przegrywa, więc nie za bardzo jest sens takich w ogóle meczów. One Palace. Tutaj są ewidentnie ludzie, którzy trollują tą gierkę. No są tutaj ewidentnie tacy ludzie. W sumie teraz nie powinienem tutaj iść, bo jeden jest pewnie celowany w ten z CT właśnie w pałacu za wóbku, więc mogę szybko zginąć, no ale nic. Zginę czy nie? Nie wychylam. Jak tu? Żółty to jakiś, chyba mu nie dałem flesza. Żółty to jest wariat normalnie. Last jungle. No i nice'owo, słuchajcie, jest 8-2. Ja tak ciągle szybko gram, ale po prostu jakoś tak mi już... O nie, zminimalizowałem sobie CS-ka, więc teraz będę musiał od początku wszystko synchronizować. Mam nadzieję, że nie będę musiał jakby, nie wiem, synchronizować co sekundę dźwięku, bo czasem to tak jest. Kurde, patrzcie jak mi teraz laguje, spadki FPS-ów jakie. Ja cię kręcę, jeszcze zginąłem, jeszcze zginąłem. No, ale ogólnie to naprawdę jestem mega ucieszony, bo ja nigdy nie miałem w sumie dobrego komputera. Tak naprawdę nic dobrego nie miałem. Ani telefonu, ani coś. I w końcu mam okazję sobie, wiecie, nazbierać. I w końcu będę miał dobry komputer, nie? Także naprawdę jestem mega szczęśliwy. Procesor już sobie zamówiłem, przyjdzie we wtorek. Też nagrałem już pierwszą część, bo chcę tam zrobić, wiecie, takie porównanie, że ten procesor versus właśnie ten i5. No i tyle. No. Też w ogóle wstyd się przyznać, ale ja nie potrafię tego procesora zamontować, nie? Oglądałem poradniki, to wszyscy mówią, to takie łatwe, tam wystarczy, wiecie, odkręcić płytę główną i w ogóle tam tylko otworzyć, zamontować, przykręcić. Co to jest, tylko wiecie, będę miał w ręku kwadracik, na który zbierałem chyba, nie wiem, 5 miesięcy czy 4, więc on może kosztować, nie wiem, i 200 zł, tak, ale ja bym mi się będą tak ręce trzęsły, że to głowa mała. Taka prawda. No, dobra, no to co, lecimy. Moi drodzy, dalej, lecimy sobie. Awkę kupię? Nie stać mnie. Kup tą broń. To jest moja ulubiona broń. Z niej robię, jak robię jakiegoś ace'a, to zawsze robię z niej. Że? Szykujcie się na ace'a. Patrz, zostawiasz teraz łapkę w górę. I jedna łapka w górę to 10% szans na... 10% szans na ace'a. Zreszować czy nie? No kurde, no ja nie wiem, no. One jungle. Patrzcie, zabił go. Kurde. A tak myślałem, że on może być pod... Nie wiem, kogo to zabili. Fioletowego czy kogoś tam? Tak. I słuchajcie, zabili go. I nie dał infa. A wy na mnie krzyczycie, że ja nie daję infa, tak? Ale tak w ogóle czytając komentarze, to naprawdę... Niektórzy, ja nie wiem ile wy macie lat. A czy większe to są już mądre komentarze. Kiedyś to miałem takie strasznie... Takie głupie te komentarze. Teraz już są takie w miarę normalne, ale dalej się pojawiało takie, że... Naprawdę, to tylko wziąć i tak sobie... Wziąć tą rękę i tak, wiecie, tak sobie ją porządnie klepnąć o czoło. Które są takie beznadziejne komentarze. Nie wiem, ktoś się śmieje, że nie wiem, że nie trafiłem gościa, albo że mam słaby komputer. I to jest taki gościu, który patrzy jego filmy, nagrywa coś tam o klockach Lego. No i fakt, może mieć dobry komputer, ale tak naprawdę nie wiem, czym to jest się chwalić, że ma się bogatych rodziców, którzy kupują komputer, nie? Kiedyś miałem w przedszkolu w sumie takiego kolegę, który miał bardzo bogatych rodziców i się wszystkim chwalił. I to ja też nie wiem w sumie, czym to jest się chwalić, skoro to rodzice są bogaci, więc wiecie, no, tak jak ja bym się, nie wiem, chwalił, że mam iPhone'a, którego, nie wiem, dostałem, nie wiem, od tam kogoś, tak? Takie średnie to jest, no ale co powiedzieć? Co poradzić? Kurde, gdzie jest jakaś broń? Ja potrzebuję jakiejś broni.
No nie, ja nie wierzę normalnie w to. Ale słuchajcie, to jest ten moment. W każdym turnieju zauważyłem, że jak nagrywam, to już jest, nie wiem, około 20 odcinek. Zawsze jak nagrywam, jest taki moment, że wiecie, jest gra i jest mówienie. I czasem jest tak, że mówienie daje sobie jako priorytet, a gra już tak się bardziej nie skupiam. I muszę to właśnie wyrównywać, bo często jest tak, że bardziej się skupiam na mowie niż na grze. A i dużo ludzi mówi mi, że w ogóle to, że nie potrafię grać, co nie? Po części to na pewno jest prawda, ale ja wam dam taki prosty eksperyment. Naprawdę mówienie i granie to jest ciężkie. Spróbujcie sobie kiedykolwiek. Mówicie, jest taki typowy Janusz, który, nie wiem, ma tam, nie wiem, Silvera 6, gra przez cały mecz, nie poda info, tylko tak siedzi, nic nie mówi. Spróbujcie sobie... One Palace. Spróbujcie sobie, moi drodzy, grać i mówić, żeby to było jeszcze miało jakiś sens, tak? Bo wiecie, można coś tam mówić, ale tak, żeby to miało po prostu spójność, tak? No, to naprawdę nie jest proste, tylko się tak wydaje, ale mówić i grać, to naprawdę trzeba być mega skupionym. Jeszcze grać dobrze, to w ogóle... Ale spokojnie, ja już jestem rozgrzany, więc nie bójcie nic. No, kto pierwszy idzie? Ja mu tak o pokażę. No, idź, idź. Plecy mamy? A mogłem z prawego rzucić. A właśnie to jest wina tego, że ja nacisnąłem DA, czyli chciałem do prawej przyjść i do lewej, i mój ludzik nagle zaczął tak falować, że poszedł za daleko w prawo. Ja nie wiem, co się dzieje z tą klawiaturą, ale naprawdę czasem jest tak, że klikam w ogóle inne guziki, klikam w nie szybko i nagle klawiatura jakby nie wyrabia. Tak, takie czasy mam wrażenie. Na przykład AD, AD, AD. Teraz jest akurat dobrze, ale czasem zaczyna już tak falować powoli. Ludzik, tak jakby, nie wiem, za szybko bym to robił i po prostu klawiatura by nie wyrabiała. A patrzyłem w poprzednim meczu, to dobrze wszystko mam podpięte. Nie jest wcale, że, nie wiem, za lekko podłączony kabel czy coś. Wszystko jest dobrze. Jest naprawdę, nie wiem, czemu tak jest, ale no, cóż. Nie. Ale ja tu mam pecha. Co? Kolejny klaczyk. Wow. Jak on tak wyszedł? To z pleców, czy co? Jest strasznie szybki meczyk. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Wow. No, ale trzeba już teraz takie trochę zwolnić z tempa, co nie? Bo już za szybko po prostu mówię. Aż się zasapałem, kurde. Aż się zasapałem. I wygrywamy to. Wygrywaliśmy lepiej to, a oni to mogą skombakować. Come on, rush, ej. No, fioletowi to normalnie. Zawsze robię taką taktykę. Zawsze, ale to zawsze w pierwszej rundzie, jak jestem w CT, robię dokładnie taką samą taktykę. Cej. Come on. Gdzie on ma to głowę? Widzieliście, jak ten celownik był blisko głowy? Wystarczyło tylko tak kliknąć. Czasem te bańki tak ładnie wchodzą, ale... Bardzo ładnie. Wow. Okay. Nice. Rozbroi na ludzie. Nice. No i dobrze. I bardzo dobrze, moi drodzy. No. W ogóle wiecie co, teraz takie... Patrzę tak po filmach i wszyscy normalnie, nie wiem czemu taki jest zwyczaj, ale jak wszyscy, nie wiem, pokażą jakąś filmę czegoś, to od razu się tłumaczą, że im nie płacą. Naprawdę nie wiem czemu tak jest. Może ja o czymś nie wiem, ale na przykład, patrzcie, ja miałem ciastka na biurku, co nie?
I tak patrzcie, już włączyłem nagrywanie, zobaczyłem w podgląd i schowałam tak na wszelki wypadek tę ciaskę, żeby tam nikt mi nie pisał, że wiecie, są w tle, pewnie mu zapłacili. I to wiecie, no okej, okay, jeżeli to robił w telewizji, no bo to jest takie, wiecie, no często tak jest, że jest promowanie, tam lokowanie produktu, ale z rewolweru mnie zabił. Ale czasem to, na przykład, nie wiem, przychodzi taki 13-latek, 12, nagrywa tam jakieś filmiki, co? Pokażę firmę, nie wiem, chociażby wody. No nie, nie zapłacili mi. Ciekawe w ogóle, kto by dla takiego kogoś zapłacił, nie? Tak jak na przykład ja sobie nie wyobrażam, żeby zadzwoniła do mnie jakaś tam firma, Coca-Cola czy coś. Naprawdę to jest mega głupie. Parcie, kurde, jaki bany hop. Plecki? Nie, nie plecki. Dobra. No powiem wam tak, poprzedni meczek był trochę lepszy, no ale cóż. Ale ten meczek naprawdę, on był tak dobry, ja się tak bardzo cieszyłem. Wow. Ja się tak bardzo cieszyłem, że on będzie na YouTubach, bo naprawdę, nie dość, że na nowym daście. To naprawdę tak mi się fajnie mówiło, tak wszystko mi się fajnie robiłem. Miałem 31 fragów i zrobiłem prawie ace'a. No zrobiłem tak, można powiedzieć, 4,5 fraga, nie? Ale już ten meczek też jest taki gorszy, ale nie jest najgorszy. Jak widzicie, otwieram, także nie jest źle. A właśnie, powracając do tych śmiesznych komentarzy. Naprawdę, czasem są takie komentarze. Jestem sobie, nie wiem, tam leżę, już mam pójść spać, wiecie, tak przeglądam sobie przed spaniem komentarze czasem. Naprawdę, czasem głośno się śmieję z niektórych komentarzy. Jednym z takich komentarzy jest na przykład coś takiego, że jest druga runda lub też pierwsza runda i ktoś tam mi mówi, ej, jesteś słaby, bo wyzywasz, nie? I pisze odnośnik minutowy, czyli na przykład w drugiej rundzie zamykasz. A wiecie, druga runda tak naprawdę wystarczy mieć czasem jednego fraga albo jedną asystę, żeby, nie wiem, otwierać czy coś. I czasem to jest tak, że jeśli ktoś po prostu zamyka, to jest czysta losowość, bo ktoś ma po prostu zero fragów, taki. Naprawdę bawią mnie takie komentarze. A zraszowali. Palace. Nice. No i Lux, moi drodzy. Tak patrzę, że to będzie chyba taki jeden z szybszych meczyków. Ale w sumie takie meczyki bardzo lubię. No. Zagramy sobie DGL-kiem w sumie. Czemu nie? Co nie? Czemu nie? Spróbuję teraz, wiecie co? Jakoś tak fajnie się na midzie ustawić. I spróbuję jakąś bańkę z Digla dać. Kurde, dobra, to nawet nie będę ryzykował w sumie. Wiesz, tu się będzie... Three short. Ja nie mogę. Ale to był taki niefert. Akurat tak wskakiwałam, wiecie. Jak się stoi, można się przesunąć, jak w ciebie strzelają, albo nie wiem, ukusnąć, cokolwiek. Ale jak wskakiwałam, to wiecie, w powietrzu przecież... Nie ukucnę, tak? To był taki niefert. To był w tej sytuacji najgorszy z możliwych timingów, na serio. No. Najgorszy z możliwych timingów. Aha, i w sumie właśnie, jak będę miał już ten procesor, jakimś cudem zamontuję. Nie no, raczej wezmę jakiegoś informatyka czy coś. O, no z tą flashem. To, słuchajcie, przygotowuję teraz dla was maraton właśnie z tego turnieju, bo to jest naprawdę fajnie coś takiego nagrywać. Wiecie, ja sobie gram, coś tam pogadam, te pół godzinki. I wiecie, kilka odcinków takich się nagra, więc w tym momencie, w prawym górnym rogu, o tutaj, macie ankietę i możecie zagłosować, jaka mapa kolejna, która będzie miała najwięcej głosów, najwięcej procent, taką po prostu wybiorę. I też nie wszystkie mapy będą do wyboru, bo na przykład ja na trainie nienawidzę grać, więc takiej mapy nie będzie po prostu, no i tyle, no. Także 11-8 nie jest wcale tak najgorzej. Wyrzucamy tego Dimi? No skąd? Przecież on ma 10 fragów. Już lepiej gra niż wcześniej. Dobra, zagramy sobie takie echo ze smokiem. Kiedyś się ze mnie wszyscy śmieli, że mówiłem echo, ale bez flashy. No i ten, i była taka beka na live, nie? Że ja mówię, dobra, to zagram sobie echo, ale bez flashy, nie? I tak się wszyscy ze mnie śmieli wtedy. Wiecie co, pod tym naprawdę nie lubię grać na tym mirażu, bo nie za bardzo wiem, co mam kryć.
Zacząłem coś zraszować, czy co? Wolę grać po Terro, tak się pewnie czuję. Też w ogóle nikt info nie daje, no zraszowali B, to trzeba się domyśleć. Znaczy, no to widać, tak, że te B zraszowali, no ale mogliby dać info. No dobra. Myślałem, że to przeciwnik. Psi nie pchaj ze mnie. Ze mną. Kurde. Taki free kill. Ale wygraliśmy przynajmniej. Przynajmniej wygraliśmy. No, Dreamy dostał MVP. Już mi się język plącze, nawet nie wiem czemu. A go ktoś tam chce wyrzucić, nie? Dobra. W ogóle powiem wam szczerze, te ustawienia, które teraz mam, ogólnie V-model, celownik, naprawdę fajne są, podobają mi się. W sensie, no, przyjemnie się gra. A V-model, zawsze kombinowałem z tym V-modelem. W tym momencie mam defaultowy. Jest naprawdę mega fajnie. Czy to w sumie jakbym tak zraszował? No, oni tak bardziej wyczekują, co nie? Kurde, za chwilę on mi wyskoczy z tym rewolwerem. Nie, no ja nie wierzę w to. Ja nie wiem, po prostu jest już późna godzina, nie wiem, która jest godzina, 22 czy jakoś tak. Jesz dla mnie to jest po prostu za... No, oczywiście, asysta. Dla mnie to jest chyba po prostu... Nie, no ja nie wierzę w to. To jest właśnie ten moment, kiedy ja się za bardzo skupiłem na grze. Na grze, na mówieniu. Fu. Że tu tak zaczynam szybko mówić, że nie dość, że nie nadążam, to jeszcze... Jest słabo, nie? Ale w sumie ciekawe, czy będę grał chociaż na jednego Golda 3, bo jak ostatnie kilka tam meczów grałem, to... Yellow, give me AVP, please. Yellow. My AVP. Thanks, Yellow. No nie, no ktoś mi wziął, no. Serio. Ach, coś jeszcze miałem powiedzieć, ale nie dokończyłem. Tak, tak to wygląda, moi drodzy. I teraz jakiegoś pewnie fartownego takiego gonga dostanę, nie? A, zostałem sam na 5, a to easy. Save'ować czy nie? W sumie scouta mam to i tak... Pewnie zamykam. Nie zamykam, 16 fragów. Obiecuję wam, że teraz się skupię. Specjalnie dla was. Bo wiecie, ja po prostu się w tym momencie za bardzo skupiłem na mówieniu. I to jest problem, naprawdę. To tylko tak się tak wszystkim wydaje. Jest bardzo dużo takich czynności, że to się wydaje, jeśli to się ogląda. Wydaje się, że to jest takie proste, ale... W rzeczywistości wymaga to dużo ćwiczeń, żeby to współpracowało ze sobą, nie? Zwłaszcza, że ja teraz film akurat nagrywam co 5 dni, bo... Często właśnie jest tak, że coś mi się nie nagrywa, albo dźwięk, albo coś, muszę każdy film nagrywać po kilka razy. No i po prostu, wiecie, procesor się spalił, no nie ukrywając, nie dość, że ten procesor i tak jest słaby. No i znowu zaczynam mówić szybko. Mogę podejść na spokojnie na shifcie. Nie dość, że ten procesor się spalił, to jak patrzyłem jego cenę dzisiaj, kosztuje 148 zł, no to wiecie. Aj. No ale nic i poradzę. Trzeba to wygrać ten meczek, bo oni tak powoli takiego kombaka robią. Też przy farciu, bo się wychylił, a ten gościu nie strzelił, nie? Co oni... Za ten gościu tak chce wszystkich wyrzucać. Nice green.
Oj, walnąłem w mikrofon. Nic, ej, w ogóle napiszcie, co chcecie dostać na święta. No, tak, napiszcie, co chcecie, wiecie, no. Chcieć, a dostać to jest różnica, wiecie. Możecie no, równie dobrze, nie wiem, napisać iPhone'a albo, nie wiem, Lamborghini, nie? Napiszcie, co chcecie. Ja na przykład bym chciał dostać telefon dobry. No. Nigdy nie miałam dobrego telefonu, zawsze miałam taki badziewiak. Teraz też mam telefon taki malutki, taki zbliżony do cegiełki. Z Androidem, ale z tą najstarszą wersją, nie? Ale chciałam mieć naprawdę dobry telefon. I też, wiecie, mam takie swoje... Ja sobie ciągle zbieram pieniądze, nie? I mam takie wydatki, wiecie, że zbieram to, później na to. I telefon akurat nie jest priorytetem, więc... Jakbym dostał ten telefon, to by było już lepiej, bo tak bym musiał na niego zbierać tak długo. Dobra, czas jakoś zagrać tak ofensywnie, żeby tak nie rushować, bo... Nie dość, że ciągle mówię i nie mam czym grać, tak? Oni tam grają, kurde, z akaczami, a ja ich rushuję, kurde, z pistoletem i to jest właśnie słabe. Ale no możecie tych rad jeszcze więcej pisać, co nie, bo naprawdę ja je wszystkie czytam. Bo... To mi pomaga, dobra. Czyli pałace czyste, czyli A to jest. No patrzę, że chyba wszyscy gramy jako. Czy może i nie wszyscy. Ja się nad nie chcę wychylać, nie? Ja teraz w tym meczu tam takiego po prostu farta, że nawet życie to mnie... Jakbym się wychylił i coś próbował, to bym pewnie zabiłby mnie przez smoka, czy jakoś tak. Short. Patrzcie, trafi czy nie? Ale przynajmniej... Jedna sekunda. Aj. Emocje, ach te emocje. No. W ogóle jutro jest niedziela i planuję nagrać daily vloga. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo ostatnio te filmy... Takie czasem sztos się udają w filmie, jestem tak bardzo zadowolony, a później sprawdzam. A to dźwięk się nie nagrał, a to się nie nagrało. W ogóle powiem wam, że kamerka GoPro to jest najlepsze, co może być, ale o tym się rozwinę, jak zginę. Bo naprawdę, to jest taka fajna rzecz. Polecam wszystkim, jak macie, nie wiem, chcecie kupić jakąś tam lustrzankę do vlogowania. To jest naprawdę uciążliwe, bo nie dość, że, wiecie, wyjąć ogromną lustrzankę, nie wiem, w centrum miasta, to jest wyzwanie. Nie dość, że ręka was będzie boleć. I oczywiście zabrakło przycisków, znaczy przycisków, nabojów. Także no, nie dość, że to jest naprawdę ciężkie, bo jak ja pierwszy raz vlogowałem aparatem. Kurde, kombakują, no, kombakują. To ręka boli, to jednak, wiecie, to jest takie duży aparat w centrum miasta, zróbmy to tak średnio vlogować. A taka kamerka, patrzcie, ona ma 5 cm, wyjmuje się ją, schowa się do kieszeni, wyjmuje, pstryk, co się tam nagra, w wysokiej jakości to się wszystko nagrywa. I co, no jest naprawdę sztosik, nie? Jest naprawdę sztosik. Naprawdę, po co to ja w ogóle nie wiem, jak ja mam grać. Kurde, patrzcie, jakby teraz dostał taką bańkę. One mid. Trzymaj się tam żółty, no nie. Oj. No i co ja mam teraz zrobić? Sam digielkiem. Michaś, nagrywam. Robię teraz klacza, więc nie przeszkadzaj, dobra? To też timing taki trochę ma, nie? No ale nic, i tak w sumie dobrze, że tyle zabiłem.
Ile tam? 3 zabiłem, tak? Nie najgorzej, nie? Nie najgorzej. Też mogłem zrobić klacza, nie? I wygrać, bo tak jest remis. A 13 runda to jest taka dosyć ważna z tego, co tam pisaliście. W ogóle, kurde, wy te rady macie, ja nie wiem. Ja myślałem, że wiecie, tam wszyscy się tylko chwalą, że mają tego globala. Jakby mi takie ekonomiczne jakieś tam rady, jak, nie wiem, rozplanowywać, żeby było dużo pieniędzy, jak grać w ogóle funduszami dysponować, to ja normalnie się za głowę złapałem. Naprawdę, możecie więcej tych rad pisać, bo wiecie, też wiecie, jest różnica pomiędzy hejtem a radą, nie, bo jak, powiem tak, no hejt się różni tym, że bardziej ktoś jest do mnie negatywnie nastawiony, tak. Bo też nie potrafię sobie wyobrazić, jak można w ogóle wyzywać w kogoś pod względem tego, że nie potrafi ktoś grać. Jakby każdy to z shorta mnie zabił na serio. Ten zielony to ugra na luzie. Jakby to też było coś takiego, że każdy potrafi w to dobrze grać i nagle nie wiem. No, aj, jakbyśmy to teraz przegrali, to było naprawdę niedobrze. Byłoby najgorzej na świecie. Dobra. Trzeba teraz zagrać tak, wiecie, porządnie, żeby tu wygrać tą rundę. Nie mam w ogóle mowy o żadnym remisie. W ogóle jak ktoś jeszcze ze mną ogląda, jest od początku odcinka, to naprawdę doceniam, bo nie każdy ma czas tak pooglądać, zwłaszcza wtedy, gdy jest szkoła. Rzuci mi wabika i myśli, że jest fajny. Kurde, chciałem tak fajnie wskoczyć. Co oni znowu azraszowali? I'm sorry. Dobra. Lecimy z tym. Niemożliwe, żebyśmy to przegrali. Jeszcze jakąś taką fajną broń trzeba. Okay. Czy tu była MK? Tak, tu jest K. Ja nie mogę. No po prostu nie mogę. Nie mogę go zabić. Nie. Nie, ja nie wierzę w to. Było chyba 4 na 2. No dobra, to chociaż po remis lecimy, nie? Chociaż lecimy po remis. Nie. Nie, no to kurde, ale to było takie słabe. Już chociażby ja, no kurde, stoję w miejscu i strzelam w goście, tak? Strzelam w typa. Oglądałam Nolifa, patrzcie, wiem teraz jak zrobić. Patrz, robię teraz. No, nawet to mi nie wychodzi, serio. Oni to chyba rushują. I think he's rush B. I need help. Kurde, gdzie jestem w ogóle? Trzeba się tak, kurde. No i patrzcie, znowu. Znowu tak samo. Coś, ta klawiatura zaczyna nagle tak falować. Lecimy po remis, kurde. Jakiś akacz. Co to akacz, akacz? Został jeden, ale to wiecie. On to może ugrać, skubaniec. Ja chcę mieć tego killa. Solo, dobra, lecimy, słuchajcie. Ja muszę bardziej w głowę po prostu celować, nie jakieś tam flauto, bo na tych wszystkich aimapkach też się w głowę celuje i to zawsze wychodzi. Zwłaszcza, że mam czas, nie, na wycelowanie w głowę. Jakieś głupie full auto, ten celownik u dołu, to nie ma sensu w ogóle najmniejszego.
Ciekawe, czy podał info. Pewnie tak. To takie trochę teraz ryzykowne, co robię, ale... Jeszcze nie zginąłem, nie? Kurde, ale to jest ważna runda, bo... Ja przepraszam, że tak mało mówię, wiecie, zaczynałem tak, kurde, że ciągle mówię, a teraz prawie nic nie mówię. Bo chciałem to zremisować, nie? Chciałem to, kurde, zremisować, bo... Bardzo dobrze, dobra, jest 1-5. To na luzie, chyba, że zrobię jakiegoś ace'a jakimś cudem, nie? On będzie odbijał, bo wiecie, nie ma nic do stracenia tak naprawdę. Jest albo remis, albo wygrana, więc... Kicie. Jest remis. Także bardzo fajnie, bardzo się z tego cieszę. No i co? Naprawdę, jeśli ktoś dotrwał, jeśli ty dotrwałeś lub dotrwałaś, naprawdę wielki szacun. Bo nieliczni docierają do końca, tak. Zobaczmy jeszcze sobie, na jakie rangi graliśmy. W sumie nie było aż tak Goldy 3 i Goldy 4, żadnego kałacha. Nawet jakiś tutaj Goldik 2 wpadł, ale żadnych silverów, nie, w sumie. Także no, to na tyle, bardzo wam naprawdę dziękuję za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, 5000 łapek w górę. I naprawdę będę naprawdę mega, naprawdę będę naprawdę na... zadowolony, przepraszam, ale po prostu już jest tak późno, że mi się język plącze. Także to na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, Piona!